Wszystkie kolorowe owoce i warzywa, bogate w karotenoidy, chronią nasz wzrok przed pogorszeniem związanym z wiekiem. Do takich warzyw należą przede wszystkim jarmuż, szpinak, kapusta, brokuły, papryka czerwona, pomidory czy marchew. Owoce będące źródłem karotenoidów to jabłka, morele, czereśnie, mango, brzoskwinie, śliwki, arbuzy, cukinia i kukurydza. Najnowsze amerykańskie badania opublikowane w British Medical Journal wykazują, że wymienione owoce i warzywa mogą ograniczyć ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej, AMD, aż o 35%. Za najbardziej wartościowe dla naszych oczu karotenoidy naukowcy uznali luteinę i zeaksantynę. Jeżeli rano cierpimy na spadek energii, a nie jesteśmy miłośnikami kawy, to dobrym rozwiązaniem jest zjedzenie 2 kostek ciemnej czekolady. Grupa badaczy z Uniwersytetu z Północnej Arizony przeprowadziła badanie z użyciem czekolady z 60% zawartością kakao. Spożycie czekolady stymulowało te obszary mózgu, które są związane z uwagą i koncentracją, a ponadto uczestnicy badania czuli się orzeźwieni i bardziej uprzejmi. Dla osób odczuwających spadek energii oraz chcących poprawić pamięć i koncentrację, polecamy stosowanie preparatu, który łączy w sobie korzeń żeńszenia i ekstrakt z guarany. Takie połączenie pomocne jest szczególnie w okresie wzmożonej aktywności umysłowej, a także u kierowców, osób uprawiających sport lub pracujących w nocy. Po 1, 2, 3, 4 i 6 godzinach od podania preparatu zbadano szybkość wykonywania zadań obliczeniowych i testów pamięci. Obserwowano poprawę sprawności umysłowej, orientacji przestrzennej, szybkości identyfikowania obrazów, używania właściwych słów oraz szybkości dokonywania wyborów. Efekty działania obu ekstraktów rosną wraz z czasem ich stosowania. Naukowcy z Moffitt Cancer Center na Florydzie odkryli, że katechiny występujące w zielonej herbacie mogą zablokować wzrost komórek raka prostaty i zatrzymać ich rozwój. Regularne spożywanie zielonej herbaty obniżyło w grupie badawczej poziom swoistego antygenu starczowego PSA w surowicy krwi. Naukowcy podkreślają, że 20% zielonej herbaty wypija się w krajach azjatyckich, gdzie umieralność na raka prostaty należy do najniższych. Ale i mieszkańcy Europy mają swój potencjalnie przeciwnowotworowy produkt. Są nim owoce jagodowe takie jak aronia, borówka czarna czy żurawina. Surowce te działają silnie antyoksydacyjnie i w badaniu na komórkach nowotworowych zwierzętach wykazują działanie przeciwnowotworowe. Osoby cierpiące na choroby nowotworowe mogą także wzbogacić swoją dietę o odwary z czarnej huby, które od setek lat używane były jako środki przeciwnowotworowe. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.